Siemaneczko wszystkim, w kolejnym z odcinków Zrasta. Słuchajcie, na początku takie małe wytłumaczenie, dlaczego mnie nie było. A to dlatego, że no cóż, no w pracy naderwałem sobie mięsień w lewej ręce, no i niestety nie byłem w stanie w ogóle poruszać lewą ręką. Nie wiem, ile to minęło, półtorej tygodnia chyba? No i słuchajcie, już ta ręka mniej więcej jakoś tam jest sprawna. Jeszcze siedzimy powiedzmy na urlopie, jeszcze jestem na chorobowym, ale już tą ręką jakoś tam powiedzmy mogę poruszać. No. No i co? No i w końcu mogę sobie pograć, bo wiecie, jakie to jest uczucie, kiedy siedzicie w domu, kiedy macie te L4, kiedy tak naprawdę możecie dużo zrobić, ale nie możecie nic zrobić, bo ta ręka was tak ogranicza, że no niestety. No ale jestem z powrotem. Nie zapomniałem o Raście oczywiście. Nie, tej beczki ja nie chcę. No i wybrałem sobie, słuchajcie, tu jakiś serwer taki, zobaczyć sobie. Jest to serwer zmodyfikowany, polski o dziwo znalazłem. Chyba razy 500, nie chcę tutaj kłamać. Ale mniejsza większość, bo w sumie chodzi o to, że tak czy siak za dni parę, czyli dwa chyba bodajże, jest live stream serwerów. Także na razie sobie podarujemy grę na jakimkolwiek serwerze takim normalnym. A pobawimy się powiedzmy, o, w ten sposób, dobra. Na tej beczki też nie chcę. Ile tych samolotów tu lata? Zaraz się przekonacie, dlaczego tych samolotów tutaj lata. No to są kity z airdropem. Ale to zaraz sobie zobaczymy. Batonik zbożowy, dobra. Przestudujemy sobie plany, spadamy stąd na dół. Stajemy. Aha, słuchajcie, nie, dobra, ja może nie będę od razu sobie tego kita sobie tutaj do siebie brał. Zobaczymy, jakie tu mamy inne kity jeszcze. Jak widać, już tutaj niektóre wykorzystałem, blueprinty, da? Aha, ale to są chyba... Słuchajcie, czekajcie, jeszcze zaraz zobaczę. To nam daje chyba... A, to nam daje te śmieszne blueprinty. Dobra, to ja się tego od razu nauczę. Niech będzie, no takie... podstawowe. Ale zawsze coś, nie? Okej, okay, słuchajcie. Taka mała niespodzianka tutaj. W sumie nieduża. Ale siedziałem ostatnio i zauważyłem, że tych subskrybentów już jest, kurde, o dziwo, naprawdę. Chyba ponad 100. W tym momencie jest ich chyba 127. O, bardzo mnie to dziwi. Ogólnie bardzo dziękuję wszystkim tutaj za jakiekolwiek wsparcie. Jak tu wspominałem wcześniej, ten kanał, słuchajcie, na początku to był kanał tylko tak właśnie, żeby pokazać mojemu znajomemu tutaj niektóre gry. No i tak to jakoś się dziwnie rozwinęło i... No i tutaj jestem. Dobra, zabijemy sobie tego konia. O, nawet nie trzeba było dwa razy strzelać. Tak, to ja zabiłem tego konia. Weźmiemy... Dobra, serwer jest niby zmodyfikowany razy... O, skóra. 7000, płótno 9000, ale niestety... Tuż zwierzęcy. Dobra, to nam też się przyda. Idziemy sobie machnąć, słuchajcie, jakieś drzewo. Zaraz sobie jakiegoś tego airdropa przyzwiemy. Może coś ciekawego dostaniemy, to powalczymy sobie od razu. A, no właśnie. No i wracając, słuchajcie... Wracając do tego, mam tutaj dla tych wszystkich ludzi, którzy subskrybują ten kanał, mój śmieszny tutaj, taką małą nagrodę. W sumie będziecie mieli szansę wygrać jeden z pięciu, mam dokładnie pięć tytułów. Jest to Resident Evil 2 Revelation, słuchajcie, bardzo fajna gierka. Przeszedłem już wcześniej na konsoli. Także kto nie ma, to wygra oczywiście, bo to jest tylko 5 sztuk. Osób jest, na razie widziałem, 120. Wśród tych osób oczywiście rozlosuję te 5 tytułów. Jest to wersja na Steama. Naprawdę bardzo fajna gierka, będziecie mogli się przekonać o tym. Dobra, machniemy sobie parę tego. W sumie tego drzewa tak dużo aż nam nie trzeba. Jak widać, jest to serwer razy 500, więc mam już 124 tysiące kamienia w tym momencie. Także wszystko, co potrzebujemy na sam początek, chyba mamy. Jeszcze kamień, jakbyśmy znaleźli kamień, to już w ogóle by było mega, no nie? Ale z tym może być problem na początku. Czy z kamieniem to zawsze są problemy. Każdy, kto wrasta gra, dobrze o tym wie, że kamień to nie jest łatwa rzecz. Trzeba nam go zawsze dużo, a mało zawsze wszędzie go jest. Dobra. Może? Dobra, metalu razy 50? Dlaczego tylko 50? O, i mam 50 tysięcy kamienia. Tak sobie leżało, słuchajcie, 50 tysięcy kamienia. Rzecz biorąc ogólnie, nie wiem jak ta mapa jest duża. Nie wiem jak ta mapa tak naprawdę wygląda. Grałem na tym serwerze chyba z 5 minut. Przy czym zabili mnie chyba z 3 razy. Ale zobaczymy.
Zaraz sobie zrzucimy jakiegoś airdropa. Postaramy się coś tutaj pozabijać. Co mam tutaj? Jakieś takie fajne miejsce, żebyśmy sobie... Wiecie, żeby się można było zbunkrować przede wszystkim. Bo te zrzuty... Może tutaj powiedzmy? Co wy na to? To jest w sumie takie głupie miejsce. Też tam jest jakaś wieża. Cholera z tą wieżą, słuchajcie. Ja to się nie będę przejmował. Staniemy sobie centralnie obok drogi. A co? Papier. Z tego papieru, co mi się oczywiście tu bardzo podoba, to jest tak nieraz świetne, naprawdę, słuchajcie. Ten Instant Craft. Dobra, to możemy wyrzucić. Tego żarcia też nie potrzebujemy. Dobra, no i jedziemy, słuchajcie, z tym koksem. Kurwa, nie tak. Lego, jak już stawiasz, proszę, postaw to w miarę normalnie, co? No, zaraz to rozwalimy. A to w sumie, słuchajcie, stawiam tylko po to, żeby móc sobie zrzut zrobić i być w miarę jako taki zabezpieczony. Już tu nie mogę. No, możemy tu jeszcze w tą stronę sobie zrobić. Drewna sobie nie żałujemy. Nie ma co. Dobra, szybko gdzieś drzwi. Powiedzmy tu, mogą być tutaj. Dobra. Tak, dobra. Co będziemy potrzebować? Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybka akcja, słuchajcie, młoteczek. No, cholera mnie ten kamień, to ja nie wiem. Ale młotek. A, słuchajcie, i piec. Paliwo niskiej jakości, dobra. Wykrawćmy, ile możemy. Wow, no, możemy dużo. No ale my chcemy piec, tak? Potrzebujemy drzwi przede wszystkim. Dwa piece. A powiedzmy, tu niech se stoją, nie? Aha, no tak, siarki będziemy mieli sporo. Słuchajcie, problem jest z metalem. Dobra, ale co to za problem dla nas? Gdzieś tu, kurde, musi być jakiś kamień, nie? Tak, czy nie? Mam rację? Kurwa, wyrzuciłem ten mój kamień do rozkruszania innych kamieni i teraz nie będę miał o czym rozkruszyć. Cholera. Ale nie, no coś na ziemi powinno leżeć. Zawsze tego chwieroństwa tyle leży. O, już nawet widzę. No, dobra. Będzie ruda metalu? Proszę. Ruda siarki. No świetnie. A najlepsze jest to, że wiecie, zawsze tego metalu zawsze miałem tyle, a jak go potrzebuję, to... No, 18 online tylko graczy. Nie, jest to jakaś super ilość. No, ale to już jest w sumie młoda godzina. Ruda metalu, dobra, 50. Czyli wiemy, że ruda metalu się nie kantuje, co mnie bardzo smuci. Po głosie może nawet też słyszycie, słuchajcie, bo najśmieszniejsze jest to, że w momencie, kiedy naderwałem mięsień w ręce, to w ten sam dzień jeszcze złapałem grypę. I to już w ogóle, wiecie, było po prostu dramat, no. Dobra, wiecie co? Problem w tym, że... Problem w tym, że tego tu gówna nigdzie nie ma, a my chcemy zrzut. Potrzebujemy w sumie drzwi, jedne drzwi, żeby się tam w środku zamknąć, wiecie, żeby nam nikt nie wszedł do środka w momencie, kiedy zrzut będzie nam wlatywał na głowę. Szybkie budowanie. Szybkie ruszanie. Tak, nie chciałbym teraz w sumie też zginąć, kurde, bo mam tego sporo. Przede wszystkim przydałaby mi się jakaś broń, bo z tym łukiem
Niestety chyba nie mamy kita. Słuchajcie, slash kit. Nie mamy kita. No nie mamy kita niestety na tego. Żadnego innego, mam tylko tego, na broń. Bo na niektórych serwerach możemy też znaleźć kita na broń. Także to jest dosyć ciekawe. 7000, a damy 4000. Niech się pali, nie? Dobra, zrobimy sobie szybko jednak ten kill off. Może znajdziemy, słuchajcie, aha, dobra, kill off. 150 fragmentów metalu. 50 nam brakuje. Słuchajcie, będziemy mieli takie zwykłe drzwi, na razie to zrobię. Tak czy siak, potrzeba będzie na nie... Potrzeba będzie na nie ten... wyrzucić C4, więc... Nawet takie głupie, zwykłe drzwi na raz tutaj... Niech sobie stoją. O, dobra. Zrobimy tak, że... Cyki sobie na razie wyłączymy. Piszemy sobie slash kit. Airdrop. Okej. Okay. I mamy 4 granaty. What the fuck, no nie. Dobra, zrzucimy sobie, słuchajcie, 2. 2, żeby nie było, że za dużo. Na raz. Bo też trzeba to obronić jakoś, wiecie. No największy problem w tym, że nie mam broni żadnej. Mamy w cholerę siarki. Dobra. U nas... Mogą nas widzieć w sumie, ta kurwa. Nie podoba mi się nigdy ta chmura, to zawsze ta chmura mnie wkurza, bo nie, bo to tak widoczne jest. Ale wiecie, jest mało ludzi na serwerze. Więc może... Jest szansa, no jest szansa, że tą paczkę, że te paczki dwie odbiorę, no nie? Jak nie, no to mam jeszcze dwie, wiecie, przy sobie. No jak już mnie zabiją, no to cóż, no cóż. I tutaj ludzie już pewnie dobrze pouzbrajani, słuchajcie. Ja ten serwer znalazłem wczoraj. W sumie nawet nie ja go znalazłem, tylko mój znajomy mi go tam gdzieś polecił. Serwer całkiem przyjazny, słuchajcie, taki bez lagów. Dobra, zadaszenie chciałem zrobić, ale to jeszcze jest za wcześnie. Czekajcie, może jakieś schody. Schody trzeba będzie tak czy siak zrobić. Powiedzmy tutaj te schody, niech se będą. O, już jest, słuchajcie, to jest najgorsze, jak widzicie, viewer, you are not alone. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest... Ale przypuszczam, że ktoś jest w okolicy. Ktoś, kto ma broń. Dobra, wiecie co? Najgorsze jest to, że ja jeszcze nie stawiłem szafki. Dobra, szybko szafkę trzeba postawić. Szafka? Nie, ona sobie może gdzieś tam stać, nie wiem. Tu? O, nie, ona sobie stoi tutaj. Coś jeszcze byśmy potrzebowali? Tak na ten, na początek w sumie. Możemy sobie zabarykodować, no kurde, ale to... Drewna mamy od cholery. Chyba leci mój samolot, słuchajcie. To jest chyba on. Zaraz zobaczymy. Dość w sumie szybko. Nawet dwa lecą, patrzcie. No, to będzie dobre. Przypuszczam, że jakbym zrzucił 4 na raz, to o 4 na raz by leciały, tak? Ze wszystkich stron. Myślałem, że to koleś jakiś biega tam, koń. Podziękowałbym za paczki. Jakie ładne, żeby było jakieś coś fajnego, żeby wiecie, coś było. Bo syf to nie trudno dostać, syf to wszędzie dają. Ostatnio gdzieś na serwerze, słuchajcie, właśnie miałem takim zmodyfikowanym. Zrzuciłem sobie taki pierwszy zrzut, tam akurat był tylko jeden zrzut. I wyobraźcie sobie, że w pierwszym zrzucie, jaki dostałem, od razu miałem całego kompletnego autotureta, no nie? Kurde, no to dopiero trzeba mieć szczęście. Dobra, lecą moje paczki. No jeszcze chwila niestety. Chwila nam to zajmie. Czekajcie, to może sobie... Piece to nie, ale możemy sobie jakieś tu powiedzmy ścianki takie, o, wybudować, tak. Będą kolejne drzwi. Sposób sobie to zrobimy, czekajcie, czy ja dobrze tutaj postawiłem ścianę? Nie, nie dobrze. Obróć.
Prymo to mieć dużo drzwi, no nie? Wiecie. Ktoś kurwa do mnie strzela już, no nie? Widzicie? Nie wiem, może jakiś pies przyjdzie. Dobra, na szczęście mamy też, jak widzicie, mamy też pyk, od razu sobie damy sobie kodzik. No, już nam teraz nie wejdzie. Zaraz zobaczymy, kto do nas strzela, bo bardzo mi się to nie podoba. Ktoś z tej strony. No. Uuu. No tak. Będzie jeden załatwiony, ale tamten też dostał, słuchajcie. Ajajajajaj, ale dostali, kurde no. No cóż. No, niestety nie było to najlepsze w moim wykonaniu, ale... Słuchajcie, ciągle tam... moje ciało ciągle tam jest. I się w sumie mogą podsadzić. Zaraz zobaczymy, czy damy radę tam gdzieś dobiec. Kurde, no, no da, niestety ten serwer taki jest, no. Tego się bałem, obawiałem się właśnie, że... O, ale teraz to ja jestem gdzieś, słuchajcie, obok kuli. Ale nie, nie, chyba dobrze jestem. Albo niedobrze jestem. Jak myślicie? Ciężko to ocenić. Mogłem sobie szybko budować śpiwór. Tego oczywiście nie zrobiłem. Wszystko działo się tak szybko. Słuchajcie, spróbujemy sobie wpisać komendę kill. Zobaczymy. Jeżeli się uda nam teraz dotrzeć do naszego domu, to... Ten, a jak nie, to będziemy po prostu... o, słuchajcie... To bym musiał chyba teraz... przepłynąć... Tak mi się wydaje, że gdzieś w tamtą stronę jest chyba moja chata. No zaraz się okaże, czy faktycznie. Pamiętam tą latarnię, więc... No chyba, że są dwie latarnie. Aż ta latarnia, nie wiem, nie wygląda mi znajomo. Nie, to jest chyba ta latarnia. Dobra, chyba jestem gdzieś niedaleko, słuchajcie, mojej chaty. Więc jeżeli... Jeżeli oni jeszcze tam nie... Nie wskoczyli do mnie. Co w sumie wątpię, bo pewnie wskoczyli. Pewnie już mnie tam okradli. Ale to tylko tak mówię dla fanu. Załączony. Nie mam tutaj, słuchajcie, nie złoszczę się jak coś stracę, bo... No bo nie ma na co, to jest wszystko dając darmo, tak? Tak, dobra, gdzie ja tutaj miałem tą chatę, słuchajcie. Moja orientacja w terenie. To coś pamiętam, że strzelałem na początku. Gdzieś w tą stronę chyba. Chociaż tej dużej budowli po lewej stronie sobie nie przypominam za cholerę, nie? Także... Czy to jest na pewno tutaj? Mogę się mylić. Gdzie jest mój dom?
możemy zaśpiewać. Co to tam jest? Słuchajcie, w ogóle po tym czasie, jak mnie nie było, też podawali jakieś tutaj. Widziałem. Teraz te update'y. Jeszcze teraz możemy się cieszyć właśnie z tej krowy M249. To jest nowa broń. Miałem okazję już z tego strzelać. Mam, że całkiem sympatyczna broń. Oh my god, słuchajcie, kurde. Tylko czekać tylko, słuchajcie, jak dodadzą. Jak dodadzą motyw, że możemy sobie w ten samochód wsiąść, no nie. No tylko czekać na to. To będzie dopiero fan. No cóż, nie znalazłem, słuchajcie, nie znalazłem mojej karty. Znalazłem kill-off. Nie wiem, na cholerny ten kill-off. Dawaj siekierę. O, ale to jest BP na kill-off. No, to już zmienia postać rzeczy. Pozbieram sobie, słuchajcie, tutaj na szybko coś ten, co mi się tutaj uda zebrać. Widzę, że w tych raptownach nie ma radiacji. Bo chyba nie znajdę swojej chaty już. Na to tak to wygląda, bo no, niestety kurde. Studiuj plany. No tak, dużo śmieci. Stanowczo dużo śmieci. Zero przydatnych materiałów. Ale dużo skrzynek jest naprawdę tutaj. Co jest? A to jest zbugowane jakieś? Nie, no chyba zbugowane, bo nie można. O, pięknie, tylko teraz stół trzeba znaleźć. No to puste. Ktoś widzę tutaj ma fajny ten. No nic ciekawego, no. Pochodnie dwie, kurwa. Pochodnie dwie, no. Nothing. Nothing special. Dobra. A już się, słuchajcie, tak cieszyłem, kurde, normalnie, że ten zrzut... W sumie Thompson był, miałem Bolta. Ci kolesi trochę lepiej uzbrojeni, no. A mogłem w sumie wybudować... Mogłem wybudować ten, większą chatkę, zanim zrzuciłem to. No ale cóż, mądry Polak po szkodzie zawsze tak jest. Co to kurwa jest? Ktoś wtedy wybudował chatę? A wiecie co, no ja mogę być chamem. Znaczy mogę być chamem. Mogę być w sumie taki ten. I mogę wykorzystać to, co tutaj stoi. To sobie czaimy. Budowanie zablokowane, no dobra. Dzika. Dzik nam też się przyda w sumie. Mam wszystko od nowa teraz. O, i nawet, słuchajcie, słyszycie? Dali nawet nowy dźwięk, jak mięso kroić się, bo wcześniej był tak, jakbyście, nie wiem, dwali w beczkę. Tak, i wiecie, co ja sobie zamierzam zrobić? Ja zamierzam sobie tą budowlę przejąć. Co wy na to? Myślę, że to jest całkiem fajny pomysł. I tak zrobię, słuchajcie, więc ja sobie teraz zacznę tutaj chyba budować. Mamy blisko do Raptowna. To by nie było wcale takie głupie. To trzeba zniszczyć ten śpiwór. Czyś. I postawić sobie tutaj swój. Nie mam drewna. Dobra. Ja tak czy siak teraz w tym momencie skończę sobie. I widzimy się, słuchajcie, już teraz widzimy się najprawdopodobniej codziennie. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka. A, no i pamiętajcie, słuchajcie, że jeszcze pod koniec tego tygodnia będzie wiadomo, kto wygrał. 5 osób. Także skontaktuję się z wami. Na razie trzymajcie się, cześć.